Jest to pierwszy plener, który odbywa się według nowych standardów nauczania dla studentów architektury i jako pierwszy właśnie odbywa się obligatoryjnie. Będzie polegał na tym, że wykonują studenci rysunki właśnie w takich kontekstach natury, czyli tutaj rysują architekturę w okolicach Starego Miasta, w Skansenie, w Opolskim i po prostu też się poznają, co jest dość istotne po całym roku nauczania zdalnego. Jest to dość ważny kontekst pracy architekta, bo na pewno uwrażliwia, ale też wyczula takich studentów na postrzeganie kolorów, na postrzeganie perspektywy, kompozycji, więc są to rzeczy dość istotne przy projektowaniu architektonicznym później. Zdecydowanie plener jest dla nas takim odprężeniem po całym roku ciężkiej pracy, tym bardziej w obecnych czasach, kiedy to praktycznie obydwa semestry spędziliśmy w domu, spędziliśmy na zajęciach zdalnych, no to ten plener jest też dla nas bardzo dobrą okazją do tego, żeby się pierwszy raz praktycznie rzecz biorąc poznać, żeby zapoznać się ze sobą, zapoznać się z prowadzącymi, zapoznać się z technikami i przede wszystkim też poznać trochę miasto. Wydaje mi się, że plener jest cudownym doświadczeniem. Biorąc pod uwagę fakt, że nie widzieliśmy się przez cały rok ze względu na pandemię, no to czerpiemy korzyści tego typu, że widzimy się wreszcie z prowadzącymi, możemy zobaczyć właśnie te korekty, które są na żywo, no i również mamy okazję spotkać się ze sobą. I wydaje mi się, że to jest coś cudownego, że właśnie nas to spotyka.